Twej świątyni, Boże, brzmi. Cześć, chwała, uwielbienie Ci za ogrom Twej miłości. Nam łasce wyświadczyłeś ją, aż dotąd prowadziłeś nią. Moc, w której śmierci zdjęta, to miłość niepojęta, przewyższająca myśli wsze, przez rozum niezbadana. Tyś, Panie, śmierć zwyciężył sam, zbawienie, życie dałeś nam, tak jako Bóg Zbawiciel. Tytuł na dzisiejszy wieczór brzmi ABC chrześcijanina. Und bevor wir einige Bibelverse lesen, möchte ich eine kleine Geschichte erzählen, die ich vor vielen Jahren erlebt habe, als ich noch Sportlehrer war. Kiedy byłem jeszcze nauczycielem sportu, przeżyłem taką pewną historię, którą chciałbym teraz przedstawić, zanim przejdziemy do tych fragmentów Słowa Bożego. Und ich spielte sehr gerne Basketball. Ja bardzo chętnie grałem w koszykówkę. Und spielte Basket mit jungen Menschen, mit jungen, mit Jugendlichen. I bardzo chętnie czyniłem to z młodzieżą właśnie. Und beim Basketball wisst ihr vielleicht, es gibt zwei Basketkörbe, wo man den Ball in diesen Korb hineinbringen tut. Jak zapewne wiecie, koszykówka polega na wrzucaniu piłki do kosza, które są dwa i z obydwu stron boiska się znajdują i trzeba do nich trafiać. Und das ist immer interessant mit jungen, mit Kindern Basketball zu spielen, man kämpft miteinander. Jest to interesujące, jak się gra z młodymi ludźmi właśnie w koszykówkę, kiedy walczy się tak wzajemnie ze sobą. Und da war ein Meisterschaftsspiel und wir waren es am gewinnen und es saß ein junger Spieler doch, der eigentlich nicht so gut spielt. I akurat były to takie mistrzostwa, ale siedział koło nas taki jeden chłopak, który no tak nie za bardzo mu ta gra szła. Und er schaute mich schon immer wieder an und hoffte, dass ich ihn einsetzen würde. I cały czas tak na mnie spoglądał z nadzieją, że ja go w końcu zaproszę do gry. Und auf einmal sagte ich zu ihm, komm, jetzt kannst du rein, jetzt kannst du spielen. No i w pewnym momencie ja mówię, chodź, no jasne, możesz wejść, graj. Und dann geht er rein,
Er bekommt den Ball und läuft sofort auf einen Korb und schmeißt den Korb hinein und ist ganz froh, dass er einen Korb getroffen hat. I wyobraźcie sobie, że ledwo wszedł na boisko, dorwał piłkę, właściwie doleciał do kosza, wrzucił i trafił i był z siebie bardzo dumny i zadowolony. Aber nicht unsere Mannschaft hat gejubelt, die andere Mannschaft hat gejubelt. Ale niestety i tak to nie nasza drużyna wygrała, lecz ta inna drużyna. Er hatte sich vertan mit dem Korb. Er war in die falsche Richtung gelaufen. Er hatte alles gut gemacht, aber er hatte den Ball im falschen Korb hineingelegt. Ale niestety doszło do błędu, ponieważ wszystko dobrze zrobił, ale nie poleciał w tą stronę, co trzeba i wrzucił do tego kosza niewłaściwego. Er hatte das noch gar nicht gemerkt. Er verstand das nicht. Warum sind meine Mitspieler nicht glücklich, dass ich getroffen hat? Er wusste es gar nicht, was er falsch gemacht hatte. O, ale niestety on nawet się nie zorientował, że on coś po prostu złego zrobił i był taki zaskoczony. Dann habe ich ihn zu mir genommen. Ich musste ihn erklären, dass er alles gut gemacht hatte, aber die falsche Richtung gelaufen. Ja musiałem mu to wytłumaczyć, że on owszem, wszystko dobrze rzeczywiście zagrał i zrobił i rzucił, ale niestety w niewłaściwym kierunku. Und seht ihr, so sind wir auch manchmal als Gläubige. I widzicie, tacy właśnie jesteśmy czasem jako wierzący. Wir kennen die Dinge des Herrn. My znamy rzeczy Pańskie. Mit aller Kraft möchten wir sie auch tun. I z wszelką mocą chcemy je wykonywać. Aber dann laufen wir in die falsche Richtung. Ale niestety potrafimy biec w złym kierunku. Im Bilde gesprochen, obrazowo mówiąc, im Bilde gesprochen, wie dieser Basketspieler, wir wissen nicht so genau, wie wir es tun sollen, wie wir das ich alleine als Gläubiger und das Kollektive tun sollen. Po prostu jak ten gracz, który chłopak, czasem nie wiemy, jak to zrobić i jak to wspólnie też mamy postąpić w danych sprawach. Und dafür ist es wichtig, dass wir immer wieder, auch wenn wir schon länger mit dem Herrn Jesus gehen, dass wir immer wieder uns an das ABC, an die Grunddinge des Herrn Jesus erinnern. Dlatego bardzo ważne jest, żebyśmy sobie wciąż na nowo przypominali o tych zasadniczych prawdach, o tych dosłownie ABC dotyczących spraw Pana Jezusa. Keep it simple. Mach es einfach. Die Nachfolge hinter dem Herrn Jesus ist einfach. Bo to naśladownictwo, pójście za Panem jest poniekąd proste. Das heißt aber nicht, dass es leicht ist. Einfach und leicht ist ein Unterschied. Die Welt macht es uns nicht einfach. Aber die Nachfolge hinter dem Herrn Jesus ist einfach. Das ist ein Unterschied. Ale mimo wszystko proste, a łatwe to jest różnica, bo świat komplikuje nam tą drogę. Niemniej tą łatwość nie zawsze ona jest taka prosta. Und das sehen wir auch zur Zeit mit Covid-19. Alle Länder, in allen Erdteilen, ob es Afrika ist, Südamerika, überall ist das Covid-19 und es isoliert uns in den Häusern. I tak samo teraz, kiedy przeżywamy tą sytuację z COVID-19, który właściwie bez względu na kraj, na niemal kontynent, wyizolował nas w domach. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber auf einmal ist es schwierig, Geschwister zu sehen. Wir sind sehr oft alleine. Wir können vielleicht mit unseren Eltern, mit unserer Frau, mit der Familie reden, aber wir sind so alleine gestellt. Nie wiem, jak to u was wygląda, ale my generalnie jesteśmy wyizolowani, jesteśmy sami, dosłownie jakby osamotnieni. Owszem, jesteśmy z domownikami w domu, ale mimo wszystko jesteśmy osamotnieni. Aber vielleicht genau das ist ein Vorteil zur Zeit, dass wir lernen, alleine mit dem Herrn zu gehen. Ale być może jest to korzyścią, że będziemy wtedy poprzez tą izolację sam na sam z Panem i też poprzez to z Nim po prostu ten czas spędzając. Und wir haben ja jetzt so eine knappe Stunde, wo wir etwas nachdenken dürfen über Bibelverse. Mamy przed sobą tą godzinę, w której chcielibyśmy rozmyślać nad tymi wersetami biblijnymi. Und wir haben das ABC genannt, A wie Anfang. Wymieniliśmy już ABC, gdzie A to akurat w niemieckim jest początek słowa na A, u nas jest na P, bei uns ist P. P, okay, das ist nicht schlimm, ja. Das B setze ich für Gebet. Ale literę B ja odnoszę do modlitwy. C für Christus. Literę C do Chrystusa. Und wenn wir noch Zeit finden, das D Versuchungen. Ale również, kiedy jeszcze czas pozwoli, chcemy się zająć literą D, a to są już pokusy.
Und für den Anfang möchte ich gerne etwas aus dem Markus Evangelium mit euch lesen. Markus 10. Na początku chcielibyśmy przeczytać z Ewangelii Marka, rozdział 10. Du kannst lesen Markus 10, ab Vers 46 bis 52. Vielleicht könnt ihr das alle mitlesen, das wäre sehr schön, wenn ihr eine Bibel habt. No więc przeczytamy z 10 rozdziału Ewangelii Marka od wiersza 46 do 52. Jeśli ktoś ma Biblię, Słowo Boże, może to z nami wspólnie teraz zrobić. I przyszli do Jerycha, a gdy wychodził z Jerycha on oraz jego uczniowie i mnóstwo ludu, syn Tymeusza, Bartymeusz, ślepy żebrak, siedział przy drodze. Usłyszawszy, że to Jezus z Nazaretu, począł wołać i mówić: Jezusie, synu Dawida, zmiłuj się nade mną. I gromiło go wielu, aby milczał. A on tym więcej wołał: Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Wtedy Jezus przystanął i rzekł: Zawołajcie go. I zawołali ślepego, mówiąc mu: Ufaj, wstań, woła cię. A on zrzucił swój płaszcz, porwał się z miejsca i przyszedł do Jezusa. A Jezus odezwawszy się, rzekł mu: Co? Entschuldigung. Es ist unterbrochen, leider. Okay. Jest? Już? Ist okay. Entschuldigung, wir hatten eine kleine Unterbrechung. Mieliśmy małą teraz przerwę techniczną, coś nam zerwało, połączenie. Aber alles im Leben hat einen Anfang. A więc wszystko w życiu ma swój początek. Und ich kenne euch ja nicht, ich sehe euch auch nicht, aber es gibt vielleicht welche, die den Herrn Jesus kennen, die schon lange mit dem Herrn Jesus gehen. Ja was nie znam, ja was teraz nie widzę, ale myślę, że są tacy wśród was teraz, którzy znają Pana Jezusa i idą już z nim od jakiegoś czasu w życiu. Aber vielleicht haben wir auch Zuhörer, die den Herrn Jesus zwar schon mal von ihm gehört haben, aber ihn noch nicht kennen als persönlichen Heiland. Ale być może mamy takich słuchaczy teraz pośród siebie, którzy owszem, słyszeli o Panu Jezusie już, znają to imię, ale nie znają go jako osobistego Zbawiciela. Es ist immer wichtig, dass wir uns daran erinnern, wann wir eine persönliche Begegnung mit dem Herrn Jesus gehabt haben, auch wenn wir ihn schon länger kennen. Es ist wichtig, dass wir das genau uns immer wieder erinnern, wann es war. Ale bardzo ważne jest, abyśmy sobie przypominali wciąż na nowo, nawet jeśli już długo jesteśmy na drodze z Panem, kiedy po raz pierwszy spotkaliśmy się z Nim. Und wenn du den Herrn Jesus kennst, umso besser. Wenn du ihn als Heiland im Herzen hast, umso besser. Aber eine kurze Botschaft möchte ich an solche richten, die den Herrn Jesus noch nicht kennen. Jeśli znasz Pana Jezusa i masz go w sercu, jest to dobrze. Jeśli jest Twoim Zbawicielem, bardzo dobrze. Ale mimo to chciałbym skierować kilka słów do takich ludzi, którzy go jeszcze nie znają. Hier in Markus haben wir diesen Bartimäus, der am Rande, am Straßenrand saß, ein Bettler war. Tutaj znajdujemy w tym tekście właśnie Bartymeusza, który jak czytaliśmy był tym ślepym żebrakiem i siedział tak z boku właściwie drogi. Und er war blind. I był ślepy. Im Grunde genommen jeder Mensch, der Christus, der den Herrn Jesus nicht hat, ist blind. Właściwie generalnie rzecz ujmując, każdy człowiek, który nie zna Pana Jezusa, jest ślepy, niewidomy. Erst wenn wir den Herrn Jesus haben, kriegen, bekommen wir die Augen geöffnet für die Herrlichkeit Gottes, für das wahre Leben. Dopiero kiedy rzeczywiście poznamy osobiście Pana Jezusa, otrzymujemy to widzenie Jego osoby i chwały. Und dieser Bartimäus sitzt bettelnd am Wege. I ten Bartymeusz siedział żebrząc przy drodze. Ich weiß nicht, was du für eine Not hast. Ich weiß nicht, wo du dich zurzeit befindest, aber bettelt am Rand, das heißt so, er kann nichts mehr. Er ist ja angewiesen auf andere. Nie wiem, w jakiej teraz sytuacji się znajdujesz, w jakich trudnościach, ale wyobraź sobie taką osobę, która jest przy drodze, tak jak on i żebra. To jest taki trudny stan. Und in Vers 47 lesen wir, und als er hörte, dass Jesus
der Nazarener sei, fing er an zu schreien und zu sagen, O Sohn Davids, Jesus, erbarme dich meiner. Ale czytamy w 47 wierszu, że kiedy usłyszał, że to Jezus z Nazaretu, począł wołać i mówić, Jezusie, synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Wir wissen nicht genau, was er wusste über den Herrn Jesus. Aber er wusste, dass er eine Person war, die ihm helfen konnte. My nie wiemy, co on wiedział o Panu Jezusie, ale jedno wiemy i zauważamy, że był tego świadom, że Pan Jezus mógł mu pomóc. Und das möchten wir dir sagen. Jesus kann dir helfen. Und nur der Herr Jesus kann dir helfen. I to właśnie chcemy Tobie powiedzieć. Pan Jezus, On i tylko On może Tobie pomóc. Und wie kann er das tun? A jak może On to uczynić? Du musst zu dem Herrn Jesus mit deinem Leben kommen. Ty musisz przyjść do Pana Jezusa ze swoim życiem. Du musst dem Herrn Jesus deine Sünden bekennen. Ty musisz wyznać Panu Jezusowi swoje grzechy. Er sagte, erbarme dich meiner. On mówi, zmiłuj się nade mną. Erbarme dich meiner. Genau das ist die Haltung, die wir brauchen. Nicht Geld, nicht irgendwelche Diplome, sondern ganz einfach vor dem Herrn Jesus zu brechen. My po prostu tego dokładnie potrzebujemy. Nie przyjść z pieniędzmi, kwiatami czy innymi rzeczami, ale po prostu złamać się, załamać się przed Panem Jezusem. Und wenn du das tust, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. I właśnie jeśli to uczynisz, ujrzysz chwałę Bożą. Der Jesus lässt dich nicht hängen. Pan Jezus nie zostawi cię po prostu na pastwę losu. Und das sehen wir weiter in Vers 50. Er aber warf sein Gewand ab, sprang auf und kam zu Jesus. Der Jesus hat ihn eingeladen und er kam zu dem Herrn Jesus hin. W 50. wersecie czytamy, że a on zrzucił swój płaszcz, porwał się z miejsca i przyszedł do Jezusa. Der Jesus ruft dir zu, kommet her zu mir, alle ihr mühseligen und beladen, und ich werde euch Ruhe geben. Pan Jezus dzisiaj kieruje do Ciebie te słowa. Chodźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja Wam dam ukojenie. Dieses COVID-19 macht uns alle ruhiger. Vieles können wir nicht tun, was wir in den letzten Monaten getan haben. Vieles müssen wir neu überlegen. COVID-19 też zmienił naszą rzeczywistość, naszą w ogóle sytuację. Wiele rzeczy, które wcześniej mogliśmy normalnie czynić, teraz tego nie możemy, więc jakby na nowo musimy pewne rzeczy przemyśleć. Und noch einmal, ich lade dich ein, komm zum Herrn Jesus, gib dem Herrn Jesus dein Leben, nimm ihn auf, lass ihn in deinem Herzen wohnen und der Friede Gottes wird in dein Leben kommen. Ale ja jeszcze raz to powtarzam, przyjdź do Pana Jezusa, właśnie teraz, przyjdź i przyjmij Go do serca swojego, aby pokój mógł zagościć po prostu w Twoim sercu. Und jetzt gehen wir zum zweiten Punkt. Der zweite Punkt, A, Anfang. Anfang mit dem Herrn Jesus. B, das Gebet. A więc przejdźmy teraz do drugiego punktu. Jak powiedzieliśmy, pierwsze A stanowiło dla nas początek, ale teraz B jest modlitwa. Es gibt in der Heiligen Schrift, im Evangelium, eine Person, die auch den Herrn Jesus auf eine ganz besondere Art und Weise kennenlernt. Und was macht sie danach? Jest szczególna jedna osoba właśnie w Ewangeliach, która poznaje Pana Jezusa i co dalej ona robi. Hier der Bartimäus in Vers 52 vom Markus Evangelium, er folgte dem Herrn Jesus nach. W 52 wersecie czytamy, że Bartymeusz odzyskał wzrok i szedł za nim drogą. Dem Herrn Jesus nachfolgen, ja, eine Sache, aber es gibt eine Person, die betet. Nachdem sie den Herrn Jesus kennengelernt hat. Ale właśnie jest taka osoba, która po poznaniu Pana Jezusa modli się. A Bartymeusz idzie tutaj za nim drogą. Und für alle, die die Schrift schon etwas länger lesen und kennen, weißt du, welche Person das ist? In der Apostelgeschichte kennen wir diese Person oder wird uns diese Person vorgestellt. Kto być może dłużej już czyta Słowo Boże, wie być może teraz, o kim już mówimy, bo jest to osoba akurat w Dziejach Apostolskich. Da gehen wir jetzt hin, in der Apostelgeschichte 9. Przejdźmy do Dziejów Apostolskich, 9 rozdział. Apostelgeschichte hinter den Evangelien, für alle, die vielleicht nicht so oft die Bibel lesen. Ci, którzy nie znają Biblii lub niezbyt często ją czytają, jest to księga znajdująca się zaraz po Ewangeliach, czyli po Ewangelii Jana,
Dzieje Apostolskie, 9 rozdział. Aber es wäre schön, wenn ihr alle die Verse mitliest, weil dann bekommt ihr doch ein besseres Bild und Verständnis über die Schrift. Ale bardzo dobrze będzie, jeśli będziemy wskazujemy większe spojrzenie na te myśli tu zawarte. Wir lesen von Apostelgeschichte 9, Vers 8 bis 11, einschließlich. Przeczytamy z 9 rozdziału Dziejów Apostolskich od 8 wiersza do 11 włącznie. I podniósł się Saul z ziemi, lecz gdy otworzył oczy swoje, nic nie widział. Wiodąc go tedy za rękę, zaprowadzili go do Damaszku. I przez 3 dni nie widział i nie jadł i nie pił. A był w Damaszku pewien uczeń imieniem Ananiasz i rzekł Pan do niego w widzeniu: Ananiaszu. On zaś rzekł: oto ja, Panie. Pan zaś do niego: wstań i idź na ulicę prostą i zapytaj w domu Judy o Saula z Tarsu, o to właśnie się modli. Bei Bartimeus, er war blind und wurde sehend. Przy Bartymeuszu widzieliśmy, że był niewidomy i stał się widzącym. Aber hier in der Apostelgeschichte, da haben wir jemanden, der den Herrn Jesus kennenlernt und er wird blind. Ale tutaj odwrotnie, widzimy kogoś, kto poznał Pana Jezusa i stał się niewidomy. Ich möchte dir keine Angst machen. Wenn du sehend bist und den Herrn Jesus jetzt kennenlernst, er wird dich nicht blind machen. Und wenn, dann ist es nur für eine kurze Zeit, denn wir lesen, für 3 Tage war er blind. Ja nie chcę tutaj nikogo teraz straszyć, że jak poznasz czy uwierzysz w Pana Jezusa, że zostaniesz niewidomym. Absolutnie nie. Tu czytamy o apostole Pawle, że miało to miejsce u niego 3 dni. Aber wir dürfen wissen, wenn wir den Herrn Jesus kennen, kommt was. Es passiert irgendetwas. Aber alles, was Gott zulässt, ist zu deinem Wohle, zu deinem Segen. My zdajemy sobie sprawę, że jeśli człowiek uwierzy w Pana Jezusa, to następują zmiany, coś się w życiu dzieje. Ale pamiętaj, to wszystko, co Bóg sprawia, jest dla twojego dobra. Und hier in den ersten Versen von Apostelgeschichte 9 hören wir die Bekehrung, den Anfang, wo der Jesus in das Leben von dem Apostel Paulus kommt. Tu w 9 rozdziale, właśnie jakbyśmy czytali od początku, to zauważamy to nawrócenie, a więc ten moment, w którym Pan Jezus wstępuje do życia Pawła. Und was braucht ein Blinder? Co teraz potrzebuje ten niewidomy? Wir lesen in Vers 8, sie nahmen ihn bei der Hand. Er muss geleitet werden. W 8 wierszu czytaliśmy, że musiano go wziąć za rękę, czyli musiał być prowadzony. Genau das war schon die erste Etappe. Paulus war ein Führer, aber er musste lernen, von Gott geführt zu werden. To jest właśnie ten pierwszy etap. Zauważmy, że Paweł był tym przewodzącym, ale teraz sam jest prowadzonym, ale już przez Boga. Und Vers 9 sagt uns, er war 3 Tage nicht sehend. I 9 wiersz nam mówi, i przez 3 dni nie widział. Er aß nicht und trank nicht. I nie jadł i nie pił. Und dann lesen wir in Vers 11. I w 11 wierszu czytamy. Denn es gibt eine Person, die ihn besuchen soll. Da lesen wir in Vers 11. Siehe, er betet. I w 11 wierszu czytamy to zdanie. Oto właśnie się modli. Pod koniec. Das lesen wir am Ende von Vers 11. Er betet. Na końcu 11 wiersza. Oto właśnie się modli. Dazu auch ein kleines Bild. Do tego jeszcze taki mały przykład. Wenn zwei Personen verliebt sind, wenn eine Freundschaft beginnt, was ist dann wichtig? Kiedy dwie osoby zaprzyjaźniają się, co staje się wtedy ważne? Sie haben ein Bedürfnis, miteinander zu reden. Oni mają tą potrzebę, żeby ze sobą rozmawiać. Manchmal ist es schön, sich zu sehen, aber wie auch jetzt mit Covid-19 kann man sich nicht unbedingt sehen, aber sie können reden, sie können schreiben, sie können irgendwie sich mitteilen. A więc widzieć się to jest jedna rzecz, chociaż w obecnej sytuacji, jak na przykład teraz, przez ten wirus, nie możemy się widzieć, ale możemy ze sobą rozmawiać, możemy ze sobą pisać, w jakikolwiek sposób się komunikować. Und genau das ist es auch, was wir als Gläubige brauchen. I to jest to właśnie jako wierzący potrzebujemy, tą rozmowę z Bogiem. Und es ist nicht nur etwas bei der Bekehrung am Anfang. Es ist etwas, was wir das ganze Leben brauchen. Das Gespräch mit Gott.
I to nie jest jakaś rzecz, którą czyniliśmy tylko na początku, kiedy nawróciliśmy się. Nie, potrzebujemy to cały czas. Właśnie tą rozmowę, czyli modlitwę z Bogiem. Was hat der Apostel Paulus vor drei Tagen, ja damals war es noch nicht der Apostel Paulus, aber Paulus hier, es war, nein, Entschuldigung, es war noch nicht mal Paulus, es war ja der Saulus, was hat er drei Tage gebetet? Was hat er wohl alles gesagt? Właściwie, co przez te trzy dni ówczesny Saul, późniejszy apostoł Paweł, modlił się? Co on Bogu w tych dniach mógł mówić? Wir wissen es nicht. My nie wiemy tego. Aber er tut es. Ale on to czynił. Und genau das ist etwas, was wir auf der einen Seite wissen. Wir müssen mehr beten, wir sollten mehr beten, aber leider tun wir es nicht. I to jest właśnie ta strona, że uświadamiamy sobie, że powinniśmy się modlić, powinniśmy się jeszcze więcej modlić, ale niestety czasem tego nie czynimy. Und dazu möchte ich einige praktische Hilfestellungen geben. I do tego chciałbym kilka takich pomocniczych punktów przedstawić. Wir müssen Gott nicht unbedingt unsere Nöte immer wieder sagen. Wir können sie sagen, aber wir müssen ihm vor allen Dingen fragen, dass in den Nöten wir mit Gott eine Lösung finden. My nie musimy za każdym razem przedstawiać naszych trosk, chociaż oczywiście możemy je przedkładać, ale jednak być w tym cierpieniu z Bogiem, aby znaleźć z Bogiem to właściwe rozwiązanie. Und wir müssen verstehen, Gott ist ein Vater, der seine Kinder führt. I musimy sobie to uświadomić, że Bóg jest naszym ojcem, który prowadzi swoje dzieci. Wir gehen vielleicht nochmal in Markus Evangelium, wie der Herr Jesus das Gespräch mit dem Vater immer wieder suchte. In Markus 1. Przejdźmy jeszcze raz do Ewangelii Marka, z tym, że do rozdziału pierwszego, jak Pan Jezus szukał tej sposobności do rozmowy z Ojcem. Von dem Herrn Jesus als Vorbild können wir sehr viel lernen, was er im Gebet gesagt hat. Właśnie od Pana Jezusa możemy się wiele uczyć, jako nasz przykład, co On też i w modlitwie czynił. Wir lesen Markus 1, Vers 32. Bis 35. Przeczytamy z Ewangelii Marka, rozdział 1, od wiersza 32 do 35. A gdy nadszedł wieczór i zaszło słońce, przynosili do niego wszystkich, którzy się źle mieli i opętanych przez demony, i całe miasto zgromadziło się u drzwi, i uzdrowił wielu, których trapiły przeróżne choroby, i wypędził wiele demonów, ale nie pozwolił demonom mówić, bo go znali. A wczesnym rankiem, przed świtem wstał, wyszedł i udał się na puste miejsce i tam się modlił. In Vers 32 lesen wir, es war Abend geworden, die Sonne war schon untergegangen, also war es dunkel und doch kamen viele Kranke zu dem Herrn Jesus. W 32 wierszu zauważyliśmy, że nadszedł wieczór, więc robiło się już ciemno, słońce zaszło, czytamy, a jednak przynosili do niego wielu chorych, którzy się źle mieli. Er heilte viele, aber wie lange hat er das gemacht? Bis 10 Uhr, 11 Uhr, 12 Uhr? Einen langen Abend hatte der Herr Jesus. A więc widzimy, że Pan Jezus miał długi wieczór przed sobą. Do której godziny uzdrawiał? Do 10, czy do 22, 23? Nie wiemy. Und was machen wir oft, wenn wir abends spät zu Bett gehen? A co my robimy często, kiedy idziemy po prostu w nocy do łóżka, aby stać na kolejnego ranka? Aber bei dem Herrn Jesus war das anders. Vers 35 sagt, und früh morgens, als es noch sehr dunkel war. Ale w 35 wierszu czytamy, że wczesnym rankiem, przed świtem wstał. Ging hinaus, ging hin an einen öden Ort und betete da selbst. Wyszedł i udał się na puste miejsce i tam się modlił. Das heißt, der Herr Jesus, als es noch sehr dunkel war, wie früh war es da? Wie viele Stunden hat er geschlafen? Er blieb auch nicht im Bett liegen. Auch das ist wichtig. Wir zum Gebet sollten wir aufstehen. Sollten wir uns knien. Wir dürfen auch einen Ort haben, wo wir gerne hingehen zum Gebet. Das dürfen wir haben. Einen persönlichen Ort, wo wir beten.
Zastanówmy się tak naprawdę, jak długo Pan Jezus spał. Ile to mogło być godzin? Przecież wstał wczesnym rankiem i przede wszystkim to dla nas jest ważne, żeby wstać. Nie leżał w łóżku. Tak samo i dla nas jest to pouczeniem, ale właśnie wstał do modlitwy i modlił się. I to powinniśmy ten przykład zaczerpnąć. Dann ist dieses Handy, dieses Smartphone. Vielleicht sollten wir das für die Gebetszeit weglassen. Es soll nicht bei uns sein. Wenn wir eine Gebetszeit alleine mit dem Herrn haben, ohne Smartphone. Jeśli odłożymy przede wszystkim smartfon, telefon na bok, w tym miejscu, które mamy do modlitwy, aby mieć właśnie tą ciszę i odsunąć to wszystko, co mogłoby przeszkadzać. Gebet heißt auch nicht nur Anliegen für mich. Der Jesus war viel mit den Anliegen der anderen beschäftigt, nicht mit seinen Anliegen. Pan Jezus przede wszystkim nie był zajęty sobą w tej modlitwie, ale był zajęty potrzebami innych. Był zajęty innymi, właśnie modląc się za nimi. Als die Schrift sagt uns, als er die Jünger auswählte, hat er die ganze Nacht gebetet, um die Weisung vom Vater zu bekommen, wen soll ich aussuchen? Kiedy czytamy przed wyborem uczniów, to dowiadujemy się, że Pan Jezus spędził całą noc na modlitwie przed dokonaniem tego wyboru po prostu. Deshalb lasst uns mal darüber nachdenken. Wie viele Minuten beten wir am Tag? Und worüber? Was beten wir? Was sind die Anliegen? A więc zastanówmy się, ile czasu, ile minut spędzamy w ciągu dnia na modlitwie i o co się modlimy? O jakie rzeczy się modlimy? Wir könnten vielleicht noch in 1. Timotheus lesen, 1. Timotheus 2. Przeczytamy z pierwszego listu do Tymoteusza, drugi rozdział. 1. Timotheus 2, vers 1. 1. Timotheus 2, vers 1. Pierwszy list do Tymoteusza, drugi rozdział, pierwszy wiersz. 1 und 2 kannst du lesen. Pierwszy i drugi wiersz. Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Es heißt nicht, ich ermuntere nun vor allen Dingen, sondern ich ermahne, das heißt, er legt einen sehr großen Wert darauf, dass wir vor allen Dingen, die wir tun, immer das Gebet tun. A więc zauważmy, że nie pisze tutaj przede wszystkim zachęcam, ale przede wszystkim napominam, a więc przed wszystkimi rzeczami właśnie, aby ta modlitwa była po prostu czyniona. Und da gibt es Zeiten, wo wir mehr Zeit haben zum Gebet oder vielleicht nur einen ganz kurzen Satz. Denken wir an Nehemia, wo er vor dem König stand und Gott fragt, Herr, was muss ich tun? Was soll ich sagen? Może tak być, że mamy więcej czasu na modlitwę, ale też może tak być, że mamy bardzo mało czasu albo nawet bardzo krótką chwilę na modlitwę, jak w przypadku Nehemiasza, jak czytamy, kiedy stanął przed królem i przed wyrażeniem swojej prośby krótko się pomodlił. Ich habe zu Beginn der Stunde gesagt, keep it simple, mach es einfach. Das heißt, eine Gebetszeit, wo ich lerne, die Anliegen vor Gott zu bringen, heißt, dass ich am Tag auch in Nöten oft ein kurzes Gebet mache und dann die Hilfe bekomme vom Herrn. A więc zrób to po prostu prosto. Prosto przed Panem, tą modlitwę przedłuż przed Niego, swój czas zarezerwuj na to i rozmawiaj w modlitwie z Panem. Und hier im Timotheusbrief, Vers 1, lesen wir Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagung getan werden für alle Menschen. A więc czytamy zanosić błagania w pierwszym wierszu, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi. Das sind sehr viele. Wir haben Nachbarn, wir haben Arbeitskollegen, wir haben Familien, wir haben Geschwister in der Versammlung, wir haben so viele Menschen, die wir vor Gott bringen können, damit der Herr sie segnen kann. A więc mamy bardzo dużo ludzi do przyniesienia Panu w modlitwie. Mamy przecież kolegów, mamy sąsiadów, mamy członków rodzin. Są to wielkie właściwie rzesze ludzi, które możemy w modlitwie przynosić. A, anfang mit dem Herrn Jesus, B,
das Gebet, das Gespräch mit Gott. A więc początek to nasze A i B, czyli modlitwa, rozmowa z Bogiem. Und zurzeit können wir das alleinige Gebet durch das COVID-19 sehr wohl lernen, vertiefen, neu nachdenken darüber, wie war es in der Vergangenheit? Tun wir es genug? Lassen wir uns diese Fragen, lass diese Fragen mal auf deinem Herzen wirken. A więc teraz w obecnej sytuacji możemy pogłębić niejako nasze życie modlitewne. Możemy przez to spędzanie czasu więcej się modlić, zastanowić nad wieloma rzeczami, jak było wcześniej, jak jest obecnie i w modlitwie rozmawiać o tym z Bogiem. Aber ich möchte auch eine Ermunterung geben für das gemeinsame Gebet. Da denke ich immer sehr gerne an Apostelgeschichte 12. Chciałbym jeszcze taką zachętę dać nam dla wspólnej, społecznej modlitwy z Dziejów Apostolskich, rozdział 12. In Apostelgeschichte 12. W Dziejach Apostolskich 12 rozdział czytamy. Vielleicht können wir werden einige Dinge darüber hören. Dass wir werden nicht das ganze Kapitel lesen. Ich möchte euch ermuntern, lest es vielleicht mal heute Abend oder in dieser Woche das ganze Kapitel durch, Kapitel 12. My nie będziemy teraz czytać całego rozdziału, ale zachęcam was gorąco do tego, aby ten cały rozdział sobie przeczytać, może dzisiaj wieczorem albo w inny dzień. Petrus im Gefängnis. Piotr w więzieniu. Festgebunden mit Soldaten und sollte am nächsten Tag ermordet werden. Piotr związany siedzi w więzieniu, otoczony żołnierzami. Następnego dnia miał zostać stracony. Wegen des Glaubens, wegen dem Herrn Jesus. Z powodu wiary, z powodu Pana Jezusa. Und es gibt zwei Dinge, die auffallen. Auf der einen Seite Petrus, der ganz ruhig ist, er schläft sogar, obschon er im Gefängnis ist, er schläft, er ist ganz ruhig. Ja, więc dwie rzeczy tu się nam rzucają w oczy. Pierwsza to, że Piotr jest bardzo spokojny. On nawet potrafi spać, więc ma zupełny pokój w tej sprawie. Und auf der einen Seite 12:12, dieser Vers, den kannst du vielleicht lesen, den Vers 12. Ale 12 werset przeczytamy z tego rozdziału. Gdy sobie to uświadomił, udał się do domu Marii, matki Jana, którego nazywano Markiem, gdzie było wielu zgromadzonych na modlitwie. To jest druga strona. Das heißt, Petrus war ruhig im Gefängnis und auf der anderen Seite gab es eine Versammlung, ein Haus, auch das ist sehr interessant, ein Haus, wo Gläubige waren, die beteten für Petrus. A więc Piotr z jednej strony spokojnie siedzi w więzieniu, ale z drugiej strony widzimy dom, w którym jest zgromadzenie na modlitwę i gdzie modlą się wierzący za Piotrem. Und eine spezielle Ermunterung auch hier für die Schwestern. Wir wissen nicht, wie viele Brüder da waren, aber es waren viele Schwestern da, denn es war das Haus der Maria und es hat eine Schwester die Türe geöffnet. Ale widzimy, że oprócz braci były tam też i siostry. Niech to też będzie zachętą dla sióstr, bo widzimy, że rzecz odbywała się w domu Marii i też siostra inna otwierała drzwi. Das heißt auf der einen Seite das persönliche, alleinige Gebet, aber auch das gemeinsame Gebet bewirkt etwas, tut etwas. A więc widzimy ogólnie rzecz biorąc, osobistą stronę modlitwy, ale też na tym przykładzie wspólną właśnie modlitwę, która może sprawić wiele. Petrus wurde befreit auf eine wunderbare Art und Weise. Durch ein Wunder wird er aus dem Gefängnis befreit. A więc Piotr zostaje uwolniony z więzienia w cudowny sposób, zostaje z niego wyprowadzony. Und was macht er? Er erinnert sich, oh, da ist ein Haus, da wird bestimmt gebetet. Und da geht er hin. In dieses Haus, wo gebetet wird. I on przypomina sobie, tak, jest tam ten dom. Tam do tego domu zmierza, właśnie kieruje się, gdzie jest modlitwa prowadzona. Wir können im Moment in den Kirchen, in den Gemeinden, in den Versammlungen nicht so gut beten. My obecnie w tej sytuacji nie możemy się tak normalnie zgromadzić na modlitwę. Durch das COVID-19. Przez to COVID-19. Aber sind unsere Häuser, sind die Häuser der Gläubigen Orte, wo zurzeit gebetet wird? Ale czy nasze domy, nasze rodziny są tymi miejscami, gdzie w obecnym czasie modlimy się? Es war kein Lokal, es war kein Haus der Versammlung, es war ein Haus der Maria und dort waren Gläubige, die beteten. A więc widzimy, że to nie był lokal zgromadzenia,
ale to był dom Marii, ale tam właśnie odbywały się modlitwy. Und als Petrus an die Türe klopfte, I kiedy Piotr zapukał do drzwi, kam eine Schwester runter und war so erstaunt, das kann doch nicht sein. Petrus steht an der Türe. To zeszła dziewczyna imieniem tutaj Rodę i nie mogła uwierzyć w to, że to Piotr stoi za drzwiami. Sie machte die Türe gar nicht auf. Sie war so verwundert, sie dachte, sie träumt. Ona była tak zaskoczona, tak myślała, że śni, że wcale nawet nie otwarła tych drzwi. Hast du schon mal so ein Gebet erlebt? Czy już kiedyś przeżyłeś taką modlitwę? Du betest und zack, sofort kommt eine Lösung. Sofort passiert etwas und dann kann ich sein. Unmöglich. Das ist nicht möglich. Po prostu, że modlisz się o jakąś rzecz i dosłownie jak na skinienie palca. Ta rzecz, o którą się modliłeś, się dzieje. I mówisz sobie, nie, to przecież niemożliwe, żeby tak było. Im Lukas Evangelium steht, kein Ding ist bei Gott unmöglich. W Ewangelii Łukasza czytamy, żadna rzecz nie jest niemożliwa dla Boga. Denk doch mal an diesen Basketspieler. Da kommt der Ball, er läuft und einfach auf den Korb. Pomyśl o tym koszykarzu, który na początku wszedł na boisko, pobiegł z piłką i rzucił do kosza. Aber wir sollten nicht einfach nur beten. Wir sollten auch den Verstand gebrauchen. Wir sollten überlegen, für was beten wir? Was kann Gott wirken? Und vor allen Dingen denken wir an Missionare. Denken wir an Menschen, die für das Evangelium kämpfen. Denken wir an solche, die in den Krankenhäusern sind. Und in nöten sind. Beten wir für sie. My też musimy mieć rozum w tej modlitwie. Musimy myśleć nad tym, nad czym się modlimy. A więc myśleć i mieć takich jak misjonarze, jak ci, którzy są w szpitalach, czy są chorzy, w różnych sytuacjach się znajdują. Módlmy się za takimi. Beten wir so, dass wir auch den Glauben haben, dass Gott wirkt, dass etwas passiert nach dem Gebet, oder beten wir nur einfach, ja, es kann ja vielleicht sein, es schadet nicht. Nein, das ist kein Gebet. Ale czy modlimy się w ten sposób rzeczywiście z przekonaniem, że mamy wiarę do tego, że to, o co się modlimy, może się stać, że to się wypełni, że nie jest to takie powierzchowne. No, modlę się, ale co będzie, no to będzie. Zum Beispiel in den Versammlungsstunden. Wie ist das da? Werden schon mal, ich sage mal ganz einfach, was ich so empfinde, wir können vor einer Gebetsstunde Anliegen kundtun, können der Versammlung sagen, das und das gibt es als Not, könnten wir dafür beten. Więc pomyślmy też o godzinach zgromadzenia teraz na modlitwę, że możemy przed rozpoczęciem takiej godziny po prostu przedłożyć prośby, przedłożyć jakieś sprawy po to, abyśmy wszyscy zgromadzeni wtedy mogli się za tymi rzeczami modlić. Es ist wichtig, dass auch ein Haus, eine Versammlung ein Anliegen kennt. Und das muss irgendjemand bringen, muss irgendjemand mitteilen und fragen, können wir dafür beten? A więc jest dobrze, żeby zgromadzenie znało potrzeby, znało dane sprawy i dlatego ktoś musi je obwieścić, ogłosić, żeby było to znane i wiadomo było, o co będziemy się modlić. Und wenn wir dann so ein Anliegen hören, dann müssen wir nicht unbedingt ein, noch vielleicht nur ein Bruder betet dafür. Nein, es können auch mehrere Gebete dafür getan werden. Je nachdem, was es für ein Anliegen ist. A więc jeśli ta prośba czy sprawa jest przedłożona, to nie chodzi też tylko o to, żeby jeden brat się o nią pomodlił. Nie, mogą wszyscy po kolei się o tą rzecz modlić. Po prostu, żeby to było czynione. Wir müssen uns da durch den Herrn führen lassen, durch den Heiligen Geist. Es kann sein, dass ein Bruder, eine Schwester ein Anliegen bringt und wir müssen anhalten in dem Gebet. Und vielleicht auch, wenn wir nach Hause gehen, auch dann noch weiter dafür beten. My, jeśli jesteśmy zaznajomieni z jakąś prośbą, z jakąś sprawą, która skłania nas do modlitwy, to powinniśmy być wytrwali w tej modlitwie, że oprócz czasu zgromadzenia, również idąc później do domu, dalej tą sprawę przedkładać Panu w modlitwie. Wir dürfen über diese Dinge miteinander reden. Ich sage noch mal das Bild von dem jungen Spieler. Ich musste ihn nehmen und ihm sagen, das war falsch. Nicht so. Das heißt, wir müssen Dinge sagen und dann können wir Korrekturen auch machen. Aber beten können wir und müssen wir immer wieder tun. A więc musimy modlić się rzeczywiście, jeśli nawet
przede wszystkim i rozmawiać też o tych rzeczach, które nas zajmują i skłaniają do modlitwy, również nawet jeśli trzeba coś skorygować, tak jak przy tym koszykarzu. In Vers 17 von Kapitel 12, Apostelgeschichte 12, geht Petrus dann hinauf und erzählt, wie Gott ihn aus dem Gefängnis gebracht hat. Auch das ist dann immer wieder eine Ermunterung zu hören, wie Gott ein Gebet erhört hat. W 17 wierszu też czytamy właśnie, jak Pan wyprowadził Piotra i Piotr to relacjonuje tutaj i możemy to widzieć wysłuchanie tej modlitwy właśnie cudowne w tymże miejscu. Wann hast du das letzte Mal deine persönliche Gebetserhörung erlebt? Und worum ging es? Eine Frage, die ich dir einfach stelle. Chciałbym takie po prostu pytanie teraz tobie postawić. Kiedy po raz ostatni przeżyłeś właśnie wysłuchanie modlitwy w jakiejś sprawie? Tak konkretnie. Als er das letzte Mal in der Gemeinde, in der Kirche, in der Versammlung gebetet hat, wann ist da eine Gebetserhörung gewesen? Czy to modliłeś się sam, czy w zgromadzeniu, czy gdzieś w kościele? Kiedy została ta modlitwa wysłuchana? Czy przeżyłeś to? Warum ist es nicht? Warum hat es aufgehört? Dlaczego zaprzestałeś być może tego? Glaube nicht, dass es an Gott liegt. Nie myśl, że to jest Boga wina w tej sprawie. Ein Vers aus Jeremia 33, aus dem Propheten Jeremia. W Księdze Jeremiasza 33 rozdział. Przeczytamy z Księgi Jeremiasza 33 rozdział. Jeremia 33, Vers 3. Trzeci wiersz. Czytamy. Du kannst ihn dir unterstreichen in der Bibel. Ein wunderschöner Vers. Jest to piękny wiersz, który możesz sobie w swojej Biblii podkreślić. A mianowicie, wołaj do mnie. Ja, listen in Polish, ja. Wołaj do mnie, a odpowiem ci i oznajmię ci rzeczy wielkie i niedostępne, o których nie wiesz. Ich möchte ihn auch in Deutsch lesen. Es tut so gut, so einen Vers zu hören. Rufe zu mir. Und ich will dir antworten und will dir große, unerreichbare Dinge kundtun, die du nicht weißt. Przeczytał to brat teraz po niemiecku, brzmi to tak samo jak polski. Wenn wir Menschen rufen, dann antworten sie uns nicht immer. Aber wenn wir zu Gott rufen, antwortet uns. Ist das nicht eine Verheißung? Ist das nicht ein wunderbarer Segen, den wir heute hören? Zu Gott rufen und antwortet. Czyż nie jest to tak, że dzisiaj, kiedy wołamy do ludzi, to oni nierzadko nam nie odpowiadają. Ale zobaczmy, że tu możemy wołać do Boga, który jest gotów nam odpowiedzieć. I to jest rzecz cudowna, że do samego Boga możemy się zwrócić i tą odpowiedź otrzymać. Und die zweite Sache. Ich will dir kleine Dinge zeigen. Nein, es heißt da, ich will dir große, unerreichbare Dinge zeigen. Genau wie in Apostelgeschichte 12. Petrus aus dem Gefängnis. Und genau das will Gott mit dir und mir tun. Mit jedem, der betet. I to mało tego, nie mówi tutaj Słowo Boże o małych rzeczach. Nie, wręcz przeciwnie. Oznajmię ci rzeczy wielkie i te niedostępne. To, co widzieliśmy właśnie u apostoła Piotra w Dziejach Apostolskich. Rzecz wielka, niewyobrażalna, ale stała się. Jeremia 33,3. Ich habe ihn mir grün unterstrichen in der Bibel. Du darfst in deiner Bibel auch unterstreichen. Du kannst ihn auswendig lernen. Und du kannst es tun. Możesz sobie ten wiersz nawet podkreślić. Możesz się go nauczyć na pamięć, aby go rzeczywiście praktykować. Właśnie 33 rozdział, 3 wiersz Księgi Jeremiasza. Das ist der, der bereit war, sein Leben für dich zu geben. Der bereit war, am Kreuz zu sterben. Zu ihm kannst du kommen. Zu ihm kannst du beten. Und will dir antworten. To jest właśnie ten, który umarł dla ciebie na krzyżu. Ten, który rozpiął ramiona na krzyżu Golgoty. Do niego możesz się zwrócić i do niego wołać, a on ci odpowie. Ja mam noch 10 minut, so in etwa, stimmt das? Ja. Ja. Dann möchte ich noch den Punkt C sagen. Zum Punkt C, Christus. A więc mamy przed sobą teraz punkt C, a to jest Chrystus. Und da lesen wir auch etwas aus der Apostelgeschichte. I teraz znowu przeczytamy z Księgi Dziejów Apostolskich. Auch eine wunderbare Begebenheit. Apostelgeschichte ist sowieso etwas sehr Lebhaftes. Es ist wie eine Biografie. Es ist immer etwas Spannendes in der Apostelgeschichte.
Jest... Ja chciałbym zachęcić do czytania tej księgi, bo po prostu jest to niesamowita księga, jak taka biografia tego, co się działo po prostu. Danke, habe ich sogar verstanden. Sehr gut. 24 bis 28, die vier Verse, lesen bitte. Mit Apollos, ja? 18, Apostelgeschichte 18. Dzieje Apostolskie, 18 rozdział. Vers 24 bis 28. Od 24 do 28 wiersza. Dzieje Apostolskie, 18 rozdział, od 24 do 28 wiersza. A do Efezu przybył pewien Żyd imieniem Apollos, rodem z Aleksandrii, mąż wymowny, biegły w pismach. Był on obeznany z drogą pańską, a pałając duchem przemawiał i nauczał wiernie tego, co się odnosi do Jezusa, choć znał tylko chrzest Jana. Ten to począł mówić śmiało w synagodze, a gdy go Pryscyla i Akwila usłyszeli, zajęli się nim i wyłożyli mu dokładniej drogę Bożą. Gdy zaś zapragnął przenieść się do Achai, bracia zachęcili go i napisali do uczniów, aby go przyjęli. Gdy tam przybył, pomagał wielce tym, którzy dzięki łasce uwierzyli. Albowiem skutecznie zwalczał Żydów publicznie, wykazując z pism, że Jezus jest Chrystusem. Ich weiß nicht, wie lange du den Herrn Jesus schon kennst. Nie wiem, jak, du mit dem Herrn Jesus schon gehst. Nie wiem, jak długo znasz już Pana Jezusa i idziesz z Nim na drodze swojego życia. Hier in Vers 25 heißt es, er war in dem Weg des Herrn unterwiesen, das heißt, er kannte die Wege des Herrn. Czytamy w 25 wierszu, że Apollos był obeznany z drogą pańską. Er war brünstig im Geiste, das heißt, er war sehr sorgfältig. A więc był taki mocny w duchu i taki skrupulatny. Redete und lehrte sorgfältig die Dinge von Jesu. I czy wiernie u nas jest napisane, od tego nauczał, co odnosi się do Jezusa. Aber hier gibt's ein Ehepaar, die ihn hören, Aquila und Priscilla, in Vers 26. Ale w 26 wierszu mamy przed sobą małżeństwo, Priscyllę i Aquilę, którzy się temu przysłuchiwali. Und sie nahmen ihn zu sich und legten ihn den Weg Gottes genauer aus. I wzięli go do siebie i wyłożyli mu dokładniej drogę Bożą. Ist dein Leben als Christ langweilig geworden? Czy Frage? Kannst du wiederholen? Ich möchte dich fragen, lieber Zuhörer, ist dein Leben als Christ langweilig geworden? Ja chciałbym zapytać ciebie jako chrześcijanina, czy twoje życie właśnie takie prowadzone jako chrześcijanin stało się dla ciebie nudne? Fehlt etwas in deinem Leben? Czy brakuje coś w twoim życiu? Als Christ. Fehlt etwas als Christ. Jako chrześcijaninowi, czy brakuje tobie coś w twoim życiu? Dann möchte ich dich fragen, wann hast du das letzte Mal etwas tiefer gegraben, um die Wege Gottes genauer zu erforschen? To chcę cię teraz zapytać, kiedy po raz ostatni troszeczkę głębiej sięgałeś do Słowa Bożego, aby bardziej wybadać drogi Boże? Und wie schön, dass es Ehepaare gibt, die andere aufnehmen. Die sagen, komm mal zu uns. Komm, wir wollen dir mal ein Essen geben. Wir wollen mal über manche Dinge reden. Jakżeż pięknym przykładem tutaj jest to małżeństwo, które zaprasza, bierze do siebie, chodź, porozmawiajmy, zjedzmy razem obiad czy posiłek i po prostu bądźmy i rozmawiajmy. Nicht unbedingt mit dem Finger. I to niekoniecznie jakby przygrażają palcem tutaj. Sondern ermunternd zeigen anhand der Schrift, was die Dinge des Herrn sind. Ale tak w sposób zachęcający pokazują w oparciu o Słowo Boże, co dotyczy spraw pańskich. Und im Moment ist das nicht so einfach, weil wir ja viel zu Hause sind. Oczywiście w tym momencie nie jest to takie łatwe, kiedy tak wielu z nas jest w domach. Wir haben etwas gehört über Gebet, Gebetszeit, verlängern Gebetszeit, aber vielleicht sollten wir auch etwas mehr Bibelstudium machen. Myśmy wcześniej już słuchali, rozmawiali o modlitwie, o tym wydłużonym teraz czasie modlitwy, kiedy jesteśmy w domach, ale być może ten czas powinniśmy też przeznaczyć na głębsze studiowanie. Niech w Twej świątyni Boże brzmi cześć, chwała, uwielbienie Ci. Za ogrom Twej miłości.
Tyś, Panie, śmierć zwyciężył sam, zbawienie, życie dałeś nam. Tak jak o Bóg Zbawiciel, Ojcze, też i w czasie tym.